No proszę, jakiego tu mamy koleżkę. No właśnie, jak wyciągnąłem aparat, to postanowił się schować. Ale jeszcze go widać. Siemanko, Kopara z tej strony. Jestem właśnie w drodze do Kuźnic, skąd ruszę dzisiaj na Kasprowy. Już widać, że jest multum ludzi, no tego się spodziewałem, jest sobota. Do tego w miarę ładna pogoda. Także dzisiaj niestety nie będzie tak fajnie jak wczoraj, że byłem sobie sam. Wolność nauku w swoim domku. Mogę robić co mi się nie podoba. No raczej się będzie ciężko, też nie jestem taki jeszcze no jak to się mówi, nie czuję się komfortowo z gadaniem do kamery, więc może być ciężko coś tam, jakieś głupoty popowiadać. No ale postaram się coś ładnego nakręcić, może coś się uda. No w każdym razie plan na dziś jest taki, żeby wejść na Kasprowy, przejść całe Czerwone Wierchy, cofnąć się do Kopy Kondrackiej i tamtędy zejść. Ogólnie jestem dopiero w drodze na szlak, a mam już 4,5 km w butach, w nogach. Znalazłem sobie taki darmowy parking przy Krupówkach. Tam podjechałem autem z Kościeliska. No i tak sobie idę. Tutaj z dołu widać, że szczyty są dzisiaj całe odsłonięte. Jak tak wszystko będzie dobrze, no to dzisiaj widoki będą cudowne. I na to liczę. No to mamy początek. Zobaczcie, jak dzisiaj jest nasłoneczniony szczyt. No w porównaniu do wczoraj. Przed chwilą mi tu przebiegał jeleń. Słuchaj, znowu te ryki, które wczoraj za niedźwiedzia. No, okazało się, że to właśnie jelenie. Przed chwilą jeden przebiegał, ale nie dało rady go nagrać. No, a ja zmieniłem sobie czapkę już. Z takiej zwykłej na termoaktywną. To jest czapka kolarska, podcast, dlatego wyglądam jakbym miał kondoma na głowie. No, ale tak czy inaczej, świetnie spełnia swoje zadanie. To jest ważne właśnie, żeby używać ubrań z tkanin syntetycznych, technicznych, żeby nie zbierały wody, żeby szybko schły i nie wychładzały, nie robiły się takie ciężkie. No bawełna, wiadomo, jak bawełna jak namoknie, to schnie w cholerę długo. No i robi się strasznie ciężka, a do tego wychładza. Także najlepsze są materiały syntetyczne, wełna, zwłaszcza merino. No i tak to wygląda. A na razie na szlaku się nic nie dzieje, podejrzewam, że tak tutaj będzie przez większość czasu. Droga prowadzi po prostu przez las. O, to las, to las. Widać Giewont. Gdzie? Jest krzyż. O tam, jest krzyż. Problem jest taki, że przez to, że tak to słońce świeci, to trochę mi prześwietla wszystko. A jestem na tyle nubem, że używam do kręcenia automatycznych ustawień. Jezus, kurwa, ja pierdolę. Pobawiłem się teraz trochę ustawieniami. Robiłem zdjęcia na manualu. No i można dużo lepiej, dużo lepsze efekty osiągnąć na automacie. Automat strasznie mi tu prześwietla. Jest w tym lesie teraz tak fajnie, trochę ciemnawo. Tutaj słońce się przebija, no naprawdę jest super. A na automacie jest po prostu strasznie jasno. No ale nieważne. Anyway, do filmów tak z tym automatem i tak będzie. Ciężko kombinować, więc niestety tak to musi być. No, tak czy inaczej, sprzedam wam taki mały trik, którego nauczyła mnie przewodniczka Zosia, jak byłem w Alpach Bawarskich. Zosia jest w ogóle tutaj z Witowa. Pozdrawiam serdecznie. No, także, żeby wygodniej nosiło się plecak, to trzeba go tak sobie podrzucić do góry i przytrzymać. Zacisnąć pas na biodrach i dzięki temu plecak nosi się na biodrach, a nie tutaj na ramionach. No jest dużo wygodniej, dużo łatwiej i przyjemniej ten plecak się nosi.
niecałe 1500 metrów w górę i znowu zaczynamy mieć śniegowe niedobitki. Myślę, że to nie wymaga komentarza. Sceneria robi się coraz bardziej zimowa. No to w takich okolicznościach przyrody robię sobie przystanek na to, żeby coś zjeść. Miałem jeść na górze, ale stwierdziłem, że może być tak jak wczoraj, że tam po prostu będzie kurewsko zimno. No i lepiej to zrobić tutaj. A wyciągnąłem nóż z plecaka rano do śniadania, zapomniałem go spakować. Ale całe szczęście mam łyżkę, więc sobie poradzę. No a jestem na 1700 metrach. Zjadłem sobie tortille z hummusem i kabanosy. Bardzo fajny patent z tymi tortillami. W sumie tak przez przypadek zauważyłem to na kanale Bushcraftowego. No zajmuje to mniej miejsca niż bułki. I jest po prostu spoko. Jestem na... Nie wiem, czy coś widać, chyba nie. O, 1860 metrów wysokości. Nice. No i Kasprowy zdobyty. Patrząc na to, względem tego, co było wczoraj, to mam niezły mindfuck w głowie. Jakie lodowisko, jak na łyżwach. W każdym razie idę tam, a później tam. Przy rozwidleniu dróg na czerwone wierchy, tam i na halę gąsienicową tam, jest taki punkt widokowy z takimi świetnymi pejzażami. I właśnie tutaj sobie usiądę i chwilę odpocznę przy bezalkoholowym. Oddech anioła. I zdrowie. Życie na krawędzi. No, nie byłoby ciekawie tam spaść. Idę dalej. No to teraz czas na takie w miarę sympatyczne podejście. Na szlaku dosyć gęsto się niestety zrobiło, ale nie ma aż takiej tragedii. I trochę się zgrzałem na tym podejściu. Już się brzydko zrobiło, nie powiem. No jestem teraz na 1860 metrach. Jeszcze kawałek pod górę. Pogoda jest fantastyczna. Powiem, staram się trzymać dość mocne tempo. Raczej tutaj wszystkich wyprzedzam, chyba że są biegacze. Biegacze się pojawiają, to wtedy wiadomo, że trzeba ich przepuścić. Znowu zaczęło się lodowisko. Trzeba uważać, bo można spaść tam. No trochę się poślizgałem na tym lodzie. Trochę się gorąco zrobiło. A to nie było trudne. Bo jest, kurde, po prostu ciepło. Muszę zaraz zdjąć kurtkę. Bo to mi za gorąco. Cały czas mam w głowie to, co mnie tu wczoraj zastało. I cały czas mam mindfuck w głowie. Cały czas nie mogę w to uwierzyć. No dzisiaj nie ma ani jednej chmurki na niebie. Mówiłem przed chwilą, że będę ściągał kurtkę. No to skończyło się to tak, że założyłem czapkę. Zaraz będę na 2000 metrów nad poziomem morza. No teraz znowu nie wieje i znowu jest ciepło. Także pewnie to się rozpłaszczę zaraz. A nad Giewontem helikopter GoPro. Giewont jest zamknięty, ale pewnie znalazł się jakiś mądry, którego zakazy nie obowiązują. Ciekawe. Będę szukał później informacji. Mój przystanek na kopie zaliczony, zjedzone, odpoczęte i teraz schodzę z jednego dwutysięcznika
żeby wejść na drugi. O tam. Jest ciepło, śnieg topnieje, robi się plucha. Ja wbijam, to jest prawdopodobnie mały łącznik, czyli tam, gdzie wczoraj doszedłem. I tak myślę, bo miałem w planie dojść tam, dojść do ciemniaka i cofnąć się tam na kopę kondraską i przez kondraską przełęcz wracać. Ale powiem szczerze, trochę zaczynam czuć nogi i nie wiem, czy nie pójdę do ciemniaka i nie zejdę tamtędy w dół po prostu. Do Doliny Kościeliskiej znowu i z Doliny Kościeliskiej sobie busem pojadę odebrać auto. Jest mało łącznia. Tutaj wczoraj zrezygnowałem. Pamiętacie z wczorajszego vloga, jak to wyglądało? Może wrzucę jeszcze zdjęcie do porównania. No dzisiaj warunki są 180 stopni inne. Panie bałwanie? Stoi. Tyle było wspinaczki na tą kopę. A to taki mały pierdek. Jaka pogoda? Mój bałwan cieszy się powodzeniem. Moja wędrówka trwa 6,5 godziny. Przyszedłem ponad 17 km. No idę teraz jeszcze na ciemniak i tam raczej będę schodził, bo już chyba nie mam siły, żeby tak schodzić w dół i podchodzić ciągle. W jaki sposób ja się tu wczoraj nie zabiłem? Nieźle. Wiem, że tą panoramę pokazuję cały czas, no ale jest tak piękna, że nie mogę się powstrzymać. Aparat wykrywa twarz w tym bałwanie. To znaczy, że chyba całkiem mi wyszedł. Naprawdę jestem pełen podziwu dla siebie, że tu wczoraj wszedłem. To wszystko było przykryte śniegiem. Tych znaczków, szlaków nie było w ogóle widać. No i szło się po omacku. No i to wszystko mnie wczoraj minęło. No i trylogia bałwanowa ukończona. Kurde, za mocno to słońce świeci, jest wszystko prześwietlone. No ale musicie mi uwierzyć, że jest epicko. No jest tak, zdobyłem dzisiaj Kasprowy Wierch, kopę kondracką. Krzesanice, mało łączniak i ciemniak. Teraz miałem wracać na kopę kondracką i tam schodzić przez przełęcz kondracką, ale nie chce mi się. Nie chce mi się, stwierdziłem, że zejdę tak jak wczoraj wszedłem z ciemniaka do Doliny Kościeliskiej, no i tam sobie busem wrócę po auto, zahaczając jeszcze o krupałki, żeby coś zjeść. Chuda przełączka. Jeszcze jedno porównanie wczoraj i dzisiaj. Śmieszne jest to,
że wczoraj te wszystkie kamienie, o, ta cała droga była przysypana śniegiem, także nie wiedziałem w ogóle, co tu jest pod spodem. I po prostu szedłem tutaj szybko i jadłem kiełbasę. Jadłem tą kiełbasę, no mówię, szedłem szybko, prawie w biegu, bo było zimno po prostu. Jak wstawałem, to zaraz było zimno. A jeszcze byłem wtedy bez rękawiczek, więc chciałem jak najszybciej to zjeść. No i tak stękając i sapiąc szedłem i jadłem. I w ogóle nie czułem pod stopami, że chodzę po kamieniach, także no jestem teraz zaskoczony tym, jaka tu jest nawierzchnia. Dzień bez gleby, dzień z dniem straconym. Wczoraj leżałem dwa razy, dzisiaj póki co raz. Ale nie na kamieniach, tylko na błocie. Całe szczęście, że mam pokrowiec na plecaku. Ale i tak wolę nie patrzeć póki co, jak to wygląda. No, powiem wam, że zdecydowanie wolę podejścia niż zejścia. Bo tak jak coś nie wychodzi, to robię dużo podejść. Aż w końcu wyjdzie pad. Au. Jeleń, którego wczoraj brałem za niedźwiedzia, znowu się odzywa. Ale całe szczęście, że jestem mądrzejszy. I już mi to nie robi. No, w ogóle w międzyczasie zrobiło się tak ciepło, że musiałem zdjąć z siebie kolejną warstwę odzieży. I dlatego tak ważne jest, żeby ubierać się na cebulkę. Nie ma wtedy problemu z tym, że nie jesteśmy przygotowani na dane warunki temperaturowe i atmosferyczne. Z tymi bałwanami fajnie wyszło. Żałuję, że nie zacząłem już na kasprowym, no ale nie pomyślałem o tym wtedy jeszcze. A było to fajne, bo robiłem te bałwany i one cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród turystów. A co chwilę ktoś podchodził robić sobie zdjęcia. A tak patrzyłem z boku. No naprawdę było mi wesoło. No to dotarłem do Doliny Kościeliskiej. Moja dzisiejsza wędrówka dobiega końca. Niestety nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć cyferkowo, jak to wyglądało, bo jak debil wcisnąłem złe guziki na zegarku. Chciałem poszukać ekran, na którym byłyby, to znaczy poszukać pola z sumą przewyższeń. Nie znalazłem i jeszcze źle kliknąłem i zapisałem aktywność zamiast zrobić kontynuuj. Także dokańczam zejście z ciemniaka na kolejnej aktywności. No ale wstawię tutaj później jakąś taką planszę, gdzie będzie wszystko napisane. Spróbuję to zrobić z mapką jeszcze, żeby była mapka, żeby wszystko było jasne i klarowne.